Na skoczek Maciej Kot. Popatrzmy na skok kolejnego z biało-czerwonych. Jak do tej pory w tym sezonie, za każdym razem niemal w czołowej dziesiątce w konkursach indywidualnych. A teraz najlepiej, teraz najdalej. Na razie Maciej Kot. No ale to 24 miejsce po pierwszej serii i skoku na odległość 125,5 metra. Teraz 132 metry Maćka Kota. Także niekorzystne warunki, 16,8 punktu dodane za wiatr. Znacznie lepszy skok niż ten, który oglądaliśmy za pierwszym razem. Noty wyższe, pojawiła się nawet 19-punktowa ocena od szwajcarskiego sędziego Patryka Meissnera. 132 metry, a więc no, będzie piął się w klasyfikacji tego konkursu Maciek, ale ciekawe, ciekawe, o ile miejsc zdoła się przesunąć dzisiaj. Jest aktualnie na pierwszym miejscu, jest liderem o 10,5 punktu, wyprzedza Piotrka Żyłę, Kasai na miejscu trzecim, na czwartym Marcin.